To teraz musicie zapamiętać to i zrobić taką akcję więc. Give me the African! Hey! Give me the African! Hey! Give me the African! Nie, hej, hej, hej! To jak pójdziecie na koncert w grupie hej, to trzeci raz będzie. Słuchajcie, dwa razy i jest hop do góry, a potem jest... Przysiad w dół. Przysiad po prostu, normalnie, tak. Czyli to tak wygląda. Patrzcie na mnie. Patrzcie mi na usta. Give me the African! Hey! Give me the African! Hey! Give me the African ragga! Mamy albo asynchroniczną młodzież w tym kraju, no przepraszam, nawet nie młodzież, tylko dorosłych ludzi, co się opierdalało na WF-y. Hej! Give me the African! Give me the African! Give me the African, ragamon! I bardzo ładnie tutaj, tu ja sobie z wami zatańczę, a wy tam na browach. Dobra, wiecie, będzie dobrze. Wbrew pozorom to jest poważna piosenka o tym, skąd się wzięła ta muzyka. Ona się nie wzięła z Polski, nie wzięła się z Jamajki, ona się wzięła od czarnych ludzi, których przywieziono do Europy zupełnie bez ich woli. Specjalnie dla wszystkich Afrykańczyków od nas wielki szacunek. Yo. A publiczność? No mi się wydaje, że było na liście. Ogień.